Kolejny, trzeci odcinek z serii Morskiej Troci. No tak się fajnie nam gada, że te odcinki strasznie długie nam wychodzą, dlatego to tniemy. No mam nadzieję, że ten odcinek będzie bardzo merytoryczny i mam nadzieję, że będzie też troszeczkę krótszy niż te poprzednie. Jak zwykle koło mnie Bogusław Kasak, który ręcznie robi woblerki, jest z Warszawy, a pomimo to jest bardzo często u nas na plaży, nad wodą, w okolicach Rozewia, ale też w okolicach Trójmiasta. Dzisiaj porozmawiamy bardzo konkretnie o tym, jak zbroić woblery. Zacznijmy od tego, że często ty zbroisz woblery na jeden haczyk, nie na kotwiczkę, na jeden haczyk. Pokażę wam to, tak jak w poprzednich odcinkach, za pomocą mojego magicznego drugiego sprzętu, tak? Coś takiego. Czyli mamy jeden haczyk i dodatkowo jeszcze na krętliku. Powiedz czemu? Kotwiczka ma trzy groty. Pewność zacięcia na jednym haczyku czy na kotwiczce nie stwierdziłem różnicy. Natomiast tutaj te nasze łowiska mają bardzo dużo zaczepu. Jeden haczyk, trzy razy mniej zaczepów. A pewność zacięcia ryby jest podobna. W pierwszym momencie bym, słuchajcie, nie ryzykował jednego haczyka, bo to takie, nie dość, że to wiotkę, to nie wiadomo, czy ta ryba się zahaczy, a mimo to masz takie same wyniki? Tak, i można powiedzieć, że mniej ryb spada, bo czasami kotwiczka zaczepi się, jeden grot powiedzmy jest w pysku, no to tak jakby był jeden haczyk w pysku, ale drugi grot zaczepi się gdzieś o wargę czy coś, i nie wiem, powiedzmy denerwuje rybę, ona bardziej się zaczyna rzucać. Nie stwierdziłem różnicy pomiędzy zbrojeniem na jeden haczyk a zbrojeniem w kotwiczkę, jeśli chodzi o ryby. Natomiast jeśli chodzi o zaczepy, generalnie jeden haczyk jest dużo bardziej lepszy. No dobra, słuchaj, ale możemy jeszcze te haczyki czy kotwiczki zamontować w różny sposób. Tutaj mamy trzy możliwe sposoby, czyli na jednym kółku łącznikowym, na dwóch i na krętliku. No czemu na krętliku? Generalnie przynęty, powiedzmy sklepowe, są sprzedawane z jednym kółeczkiem. Bardzo często mają drugie kółeczko z przodu. To kółeczko z przodu jest ok. Niektórzy zdejmują, niektórzy nie. Natomiast przy łowieniu troci kółeczko, jedno kółeczko, to jest, no można powiedzieć, błąd. Skręcamy przynętę i tu jest już blokada. I co? Jest blokada, ryba czuje opór, zaczyna się bardziej szarpać. Bardzo często wyrywa kotwiczkę, spada. Mamy dwa kółeczka. I tutaj już blokada jest o przynajmniej 90-100 stopni mniejsza i jest ładna. Oczywiście danie przy agrafce krętlika z przodu pomaga, natomiast zbrojenie na krętlik, o tu akurat jest haczyk, ale ten nie ma blokady. Czyli ona, nie czując oporu, poddaje się bardziej? Zauważyłem, że ryba zachowuje się spokojniej. W ogóle tak, ten patent sprzedał mi stary łowca szczupaków, no ja też młody nie jestem, ale on, można powiedzieć, był już dziadkiem, kilkukrotnym na pewno, gdzie mówi, słuchaj, zobacz, zbroję tak i mogę dawać wtedy mniejsze kotwiczki. Ta kotwiczka jest już cała w pysku, ja zaaferowany jego opowieścią, że mniej mu ryb spada i ogólnie to jest dobre, zacząłem to stosować. No i właśnie tutaj na Rozewiu, przy krystalicznej wodzie, miałem rybę, która wzięła mi bardzo blisko. No to ogólnie jest fajne, widowiskowe, bo widziałem prawie branie tej ryby. Ale ryba, która weźmie blisko, nie jest zmęczona holem, to ona tutaj blisko zaczyna szaleć. I właśnie miałem wtedy bodajże po raz pierwszy założony krętlik. I zauważyłem, że ta ryba, no jak każda troć, natychmiast chce się kręcić, żeby obrócić pyskiem i wyrwać kotwiczkę. Obróciła się i nie poczuła oporu. Pełnie. Wróciła i dalej zaczęła łagodnie płynąć, okrążać mnie. Znowu drugi raz zaczęła. Ja cały czas to widziałem, bo było piękne słońce, była przeźroczysta woda. Zrobiła obrót i wróciła i z powrotem zaczęła płynąć. Nie było tego szaleństwa. I ryba, która wzięła mi na 5-6 metrach od wędki, okrążyła mnie trzy razy i wylądowała w podbieraku bez szaleństw, wariat i skakania. Może to też ją mniej trochę boli, nie? No bo jednak wiesz, jak ona ma ten opór, to się tam próbuje wyrwać, no tak, i tak no dalej. Tak, no to... bo jeśli ryba jest na jednym kółeczku i zakręci się, no to ta kotwiczka zaczyna się dodatkowo tam wbijać, szarpać, tak, czy zahaczy się drugim grotem.
No i ból i ryba zaczyna szaleć. Ja tutaj te haczyki, które mamy, mam no przygotowane na, powiem szczerze, na belonę, bo troszeczkę też chodziłem, używałem twoich przynęt na belonę. One są też skuteczne i też wypróbowałem właśnie to zbrojenie i muszę powiedzieć, że jestem w szoku, bo takie... Na troci to bym może nie kombinował, wam powiem szczerze, ale na belon jest tyle, że można się pobawić, nie? Zobaczyć, czy to ma faktycznie rację bytu i ma. Z tym, że ja tu mam małe haczyki, mam też tutaj przygotowane, tak żeby wam mniej więcej porównać, o jedynka, dwójka, jedynka, dwójka i czwórka. Ja na tą belonę używałem no czwórki, tych najmniejszych, i one mi się sprawdzały. No pysk belony jest taki mały, wiesz, także one dawały radę. Tak, ogólnie, i to można potwierdzić, powiedzmy, wśród muszkarzy, którzy łowią belony, łowią je na małe muchy. Tam wielkość haczyka 12, 10, to nawet jest dużo mniejsze muchy od tutaj. I po prostu ta belona nie jest zaczepiana gdzieś za bok, za głowę czy coś, tylko łapie tą przynętę do pyska i tyle, nie? Tak, samo jak tutaj przynęta, ogólnie belona łapie tą przynętę. Akurat tutaj ci się udało, no dobrze zrobiłem, że one nie są obdrapane, bo firmowe przynęty belonowe, które są pomalowane w jakiś sposób, to bardzo często po jednym dniu łowienia są obdrapane już bez farby, srebrne, i okazuje się, że dalej dobre. Ale powiedzmy, ten pysk belony zjeżdża i zaczepia. O, tu już mam zaczepione bardzo ładnie. I o to chodzi, żeby to nie była na belonę duża kotwica, która ją pokaleczy i później, jeśli ta ryba się zerwie, no to ma problemy zdrowotne. No tutaj mamy takie małe kotwiczki, to są ósemki. Są bardzo, bardzo ostre i nadające się właśnie na słoną wodę, także naprawdę, naprawdę jest spoko. A jeżeli chodzi o no, haczyki, bo tutaj jakbyśmy to porównali, zobaczcie, tutaj mamy czwórkę, o, to jest czwóreczka, tutaj mamy ósemkę, jedynkę, ale ta jedynka, mówisz, że na troć to jest jeszcze trochę za mała, nie? Do tych moich najmniejszych przynęt... To powinno być dobre, powiedzmy. Natomiast do tych średnich to się daje czwóreczki i do tych dużych też czwóreczki wystarczają. I jeśli haczyk czy kotwiczka są bardzo dobrej jakości i ostre, to niekoniecznie muszą być duże. Tak, no, też taką zasadę właśnie mam. W tym roku trochę miałem to odkryć, zobaczcie, kotwiczki takie zakręcone jeszcze tak dodatkowo. Może ja wam pokażę na tym. Bardzo fajne. I słuchaj, jeszcze jedną rzecz, na którą ja zwracam uwagę, to na ciężar ich, wiesz, bo jeżeli weźmiemy sobie te BKK-e, bardzo, bardzo ostre, mocne, fajne, słuchajcie, one są ciężkie. Naprawdę one są ciężkie i wtedy ta przynęta inaczej w ogóle pracuje, nie? No tak, tak. Przypuszczalnie to są kotwiczki pogrubione. No nie do zdarcia, słuchajcie, no takie, ale no nieco większe to użyłem na dorsze. Bo tam, wiesz, przy tym pilkerze to już nie ma aż takiego znaczenia, nie? Natomiast no, nie trzeba ich ostrzyć tak często. Natomiast zobaczcie, o, tutaj mam takie opakowanie, proszę bardzo. To są akurat czwórki. Bardzo lekkie i bardzo mocne. Słuchaj, mam odcinek o belonie typowo. I tam robiłem testy, ile taki haczyk wytrzyma też przy belonie, rozumiesz? To ci powiem, że no te cały dzień takiego intensywnego łowienia, łącznie z obijaniem gdzieś tam się, wiesz, od dno i tak dalej, bez większych problemów, nie? Nie ma też problemu z tym, że gdzieś tam rdzewieją, także jest okay. No, nierdzewność haczyków, kotwiczek to jest bardzo ważna rzecz. Tak samo jak właśnie przy tym moim zbrojeniu krętlikowym, często trzeba sprawdzać krętlik, bo no niestety dostępność krętlików nierdzewnych, super, hiper wytrzymałych, no jest trudno. Dlatego co tam 5-10 dni łowienia takim krętlikiem trzeba je wymienić, no bo po prostu troszkę rdzy i puszczają. No ja tu mam bardzo też malutkie te krętliki użyte, ale uwierzcie mi, że nawet taki mały krętlik poradzi sobie z beloną, a jeżeli poradzi sobie z beloną, możemy założyć, że z trosią też? Spokojnie. To jest akurat moja przynęta, zbrojona takim małym krętlikiem i spokojnie. Takie kółeczka mają około
4-5 kilo wytrzymałości, plus amortyzacja wędki przy kolu, także spokojnie wytrzymują to. Czy używać jakichś kolorowych haków? Tu mamy też innego koloru haki. Czy to ma jakieś znaczenie? Czy ten haczyk jest srebrny, czarny? Niebieskich akurat nie stosowałem. Podstawą są haki właśnie ciemne. To jest podobnie jak z kolorami plecionek, ale to już chyba będzie inny temat. No, nie damy rady tego dzisiaj upchnąć jeszcze, dlatego zapraszam Was na kolejny odcinek, w którym to pokażemy Wam przykładową wędkę, jakiś przykładowy kołowrotek, no i jak to wszystko połączyć. Trzymajcie się, cześć!